jeśli chodzi o twój wkład w to spotkanie, to przede wszystkim trzeba powiedzieć o świetnej asyście przy bramce na 1-0 Miguela Loisa. Nie ma mowy o przypadku, drugi mecz z rzędu taka asysta. No fajnie, że udało się drugi mecz z rzędu dać asystę i myślę, że to jest pozytywna rzecz i oby tak dalej. No w dzisiejszym spotkaniu, gdy dostaliśmy skład, nie było cię w wyjściowej jedenastce. Co się stało, że jednak pojawiłeś się na boisku za Nilo Meampe i później taka zmiana w drugiej połowie, on za ciebie? Nie wiem, ja dowiedziałem się tylko na rozgrzewce, że Nilo chyba się źle czuł, czy coś w tym stylu i po prostu zastąpiłem go. No ale efekt piorunujący, bo wkład w ten mecz taki, że po zejściu z boiska mogłeś mieć czuć satysfakcję. No tak, no wiadomo, że zawsze jak da się asystę lub gola, to jest coś pozytywnego i to napędza dalej. Jak ocenisz to spotkanie? W pierwszej połowie na pewno mogło to się skończyć inaczej, bo my mieliśmy jedną sytuację, oni też mieli swoje sytuacje, ale udało nam się strzelić bramkę później ze stałego fragmentu i jakoś udało się to utrzymać do końca. Najtrudniejszy moment to chyba początek drugiej części spotkania, bo wtedy goście, widać, że w przerwie pewnie pobudzeni, mocno zaatakowali. Najważniejsze było pewnie to przetrwać. Tak, tak. Był taki moment, kiedy nas trochę złapali pod polem karnym, ale przetrwaliśmy ten ciężki moment i udało się strzelić drugą bramkę i trochę ten mecz uspokoiliśmy. Przyzwyczailiśmy się do ciebie tak na początku, na skrzydle, na wahadle, nawet i na lewej obronie, ale tutaj też sporo takiego grania w środku pola od ciebie trener wymaga. To zależy wszystko od ustawienia i od tego, jak gra przeciwnik. Jeżeli bardziej zagęszczają środek, to jestem z boku, jeżeli więcej jest miejsca w środku, to jestem w środku. Jak patrzysz w tabelę, to patrzysz na to, kto jest pod wartą, czy kto jest przed wartą? Na ten moment patrzymy tylko na siebie, żeby jak najwięcej punktów zdobyć i żeby to miejsce było jak najwyżej po końcu rundy.